No teraz już będziemy tylko szli w górę, jeżeli chodzi o atrakcje i ciekawostki na temat tego miasta. Miejscowi często mówią na swoje miasto Mały Wiedeń. Niespecjalnie za takimi porównaniami przypadam, bo w słowie mały mieści się jakiś niemały kompleks potencjalnie. Ja uważam, że Bielsko żadnych kompleksów mieć nie musi, bo jest miastem o niesamowitej architekturze, a architektura nie jest jedyną Bielska zaletą, tylko dopiero początkiem przyjemności w łamaniu miasta, w city breaku. Bo tu dochodzimy do ciekawego miejsca, w którym mamy do czynienia z tak zwaną barierą architektoniczną. Otóż, żeby dostać się z jednego miasta do drugiego, spójrzcie, po jakich schodach tu trzeba wyleść, żeby dostać się na drugą stronę. Architektura pnie się w górę, konsekwentnie cały czas, a my idziemy przez przechód, który no jest taką jakąś bielską specjalizacją. A pamiętajmy o tym, że Bielsko jest miastem górzystym, zbudowanym na pochłościach, więc tutaj komunikacja miejska jest, to można dyskutować, na ile dobra. Upraszczając, wszyscy jeżdżą samochodami po każdą przysłowiową śrubkę. O, tu jest winda. To jest jedyne miejsce, takie ucho igielne, które łączy jedno miasto z drugim. Tu zostawiamy na niższym poziomie jedno miasto i wyjeżdżamy na drugim poziomie w drugim mieście. Więc witam Was serdecznie na tak zwanym Pigalu. A Pigal to jest jeden z ulubionych placów mieszkańców Bielska. Miejsce spotkań. Tutaj są schody do tego przechodu prowadzące. No, winda jest uchem igielnym dla ludzi na kółkach. Osoba z niepełnosprawnością ruchową, z wózkiem dziecięcym, rowerem, tylko tą windą może się sprawnie przedostać z jednego miasta do drugiego. Oprócz tamtych schodów, jednych i drugich, podziemnych i tych, które pierwsze Wam pokazywałem, jedyną szansą na pokonanie bariery komunikacyjnej w postaci tej wielopasmówki, to jest ulica 3 Maja, przechodząca w Zamkową bodajże. Tutaj jest przejście dla pieszych. Do niego trzeba przejść przez kolejne przejście dla pieszych. Najczęściej trzeba od ładnych parę minut odstać na światłach. No nie jest to intuicyjnie łatwe, proste miejsce do przechodzenia między miastami. To jest Zamek Sułkowskich. Tu mieszkali właściciele, władcy miasta. Na tym budynku z kolei wieczorem, może tu wrócimy, jeden z największych witraży, jakie w życiu widziałem, bardzo piękny. Na szczęście działa, jest podświetlany, wygląda super. No i Pigal, który jest, to choć w tym momencie nie ma tutaj skate'ów, ale najczęściej jeżdżą tutaj młodzi ludzie na deskach. No i jest klimacik. Teraz wyskoczymy trochę w bok głównego szlaku, ponieważ chcę Wam pokazać dwa miejsca bardzo istotne dla Bielska Białej. To znaczy, będzie to BWA, czyli Biuro Wystaw Artystycznych, jedno z najlepszych, wspomniałem już wcześniej, w Polsce. Fajna rzecz, niezbędny składnik miasta dla zaawansowanych. Jeżeli możemy obcować ze sztuką współczesną, znaczy, że gitara gra. A w sąsiednim budynku, w stosunku do BWA, mieści się druga specjalność Bielsko-Białej, czyli Teatr Lalek, Teatr Lalek Bania Luka. Bardzo słynny w branży lalkarskiej na całym świecie, właśnie tutaj międzynarodowy festiwal teatralny. No jest to kolejny przykład tego, że w tym mieście sztuki jest sporo. W tym miejscu w przeszłości stała wielka synagoga, którą zburzyli Niemcy. Dlatego w pustce po synagodze można było postawić te dwa budynki. BWA jest praktycznie zawsze taka fajna wystawa. Nie będziemy wchodzić w jakieś mega szczegóły, ale jak widać dzisiaj też coś się dzieje. Knajpka Atwarium. Bardzo lubię. Możemy tutaj usiąść z kawką między jedną a drugą wystawą.
widokiem na wspomnianą ulicę 3 Maja. I wyruszamy w kierunku centrum, historycznego centrum Bilic. A ja w międzyczasie opowiem wam historię tej części miasta, właśnie społeczną, demograficzną, związaną ze zjawiskiem, które dziś przejawia się w obecności w tej przestrzeni tego miasta. Różnego rodzaju dziwnych typów z flachą i tak dalej. W 1918 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość, w Bilic było wspomnianych 140 fabryk, potężny przemysł, nie tylko zresztą włókienniczy, ale nazywało się Bilic miastem 100 przemysłów, ponieważ lokalni przedsiębiorcy zorientowali się, że trzeba te maszyny samemu budować i tworzyć, a nie przepłacać za importowane angielskie maszyny parowe i różne inne technologie. W związku z tym Bielsko stało się miastem inżynierów, miastem przemysłu maszynowego i budowało potężne kompetencje właśnie związane z tymi biznesami. I te kompetencje są w tym mieście do dzisiaj. To dlatego tutaj właśnie trafiła fabryka produkująca polskiego Fiata, znanego pod nazwą Maluch właśnie. I teraz słuchajcie, w 1918 roku polski rząd musiał się dogadać, chciał dogadać się z właścicielami fabryk. Ustalono więc takie zasady gry, że rząd polski uszanował własność prywatną niemieckich fabrykantów, ponieważ w naszym kraju potwornie brakowało nowoczesnych przemysłów i bez tego nasz biedny wtedy i zacofany po rozbiorach kraj miałby niewspółmiernie mniejsze szanse, żeby się rozwijać. Tak naprawdę to poza Łodzią i paroma dosłownie punktami w Polsce nie było przemysłu. Bielsko na tym tle było czymś niesamowitym, ponieważ Bielsko wcześniej to już wspomniałem, sprzed 200 lat było miastem super nowoczesnym, więc rząd polski dogadał się z fabrykantami niemieckimi na poszanowanie własności. Fabryki dalej działały, pracowali dalej w nich Polacy. No i dzięki temu bielski przemysł pracował na rzecz II Rzeczpospolitej, no, tworząc ciekawą anomalię w postaci niemieckiej wyspy językowej oblanej dookoła morzem ludzi mówiących po polsku. I dlatego właśnie Bielsko jest wyjątkowe. To nie jest ta sama historia, co ziemie odzyskane w 1945 roku, chociaż dość analogiczna, ponieważ całe dwudziestolecie międzywojenne ta wspólnota niemiecko-żydowsko-polska tutaj sprawnie działała. Dochodziło do pewnych konfliktów. Była tak zwana słynna bitwa na Mostku, w ramach której Polacy i Niemcy się pobili. No i fakty są takie, że kiedy w 1939 roku do Bielska wkraczał Wehrmacht, to mieszkańcy tej części miasta elegancko i dziarsko hajlowali do wkraczających żołnierzy niemieckich, bo czuli się wyzwalani, a nie najeżdżani. No, na rynku już życie jakby ma się całkiem dobrze. Zwróćcie uwagę na te uliczki, zakamarki, które możemy odkrywać wokół rynku. Są pełne różnych fajnych knajp. No, ale tu mamy słynny z dawnych czasów, o głębokich perelowskich tradycjach, bielski bar Pierożek, w którym można zamówić kultowe klucki na parze, na przykład z sosem pieczarkowym. Tak to wygląda w środku. Kolejne fajne miejsce to ulica Piwowarska. A jak Piwowarska, no to wiadomo, że powinien być tu jakiś browar. No i jest browar miejski, do którego możemy wejść. I zobaczyć sobie możemy z bliska kadzie, w których powstaje bielskie piwo. Bielice. Można tu kupić różne fajne gadżety. Na przykład bohaterów kreskówek, których poznajemy nie tylko poprzez kontakt z pomnikami, które zresztą są podobnie jak krasnoludki wrocławskie, jakimś mega hitem turystycznym, wszyscy sobie robią z nimi zdjęcia. No, sympatyczne. Ulicą krętą przejdziemy do kolejnego świata, ponieważ Bielsko-Biała to jest przestrzeń, w której spotyka się wiele światów.
wiele żywiołów. O niemieckim i żydowskim już sobie mówiliśmy. O polskim również. Tutaj widzimy fragmenty murów obronnych, jakie się zachowały po dawnych czasach. One tutaj chroniły takim pierścieniem fortyfikacji całe miasto w średniowieczu. Bielsko z tej niemieckości, z tego faktu, że leżało na ziemiach, które nazywają się historycznie Śląskiem Cieszyńskim, to miasto i ten region stały się domem dla największej w Polsce społeczności protestanckiej. I do dzisiaj jest tutaj parafia ewangelicka. Zwróćcie uwagę na ulicę. Uwielbiam takie klimaty. Jaka w ogóle rzeźba tych kamyczków. Coś pięknego. W każdym bądź razie, schodząc ze Starego Miasta w stronę Bielskiego Syjonu, a to właśnie on jest przed nami, zmierzamy w kierunku takiej dzielnicy ewangelickiej. I ona jest niezmiernie ciekawa, ponieważ tak naprawdę ona tłumaczy, dlaczego Bielsko było miastem 100 przemysłów i dlaczego Bielsko jest do dzisiaj najbardziej przedsiębiorczym miastem w Polsce, czy też miastem najbardziej przedsiębiorczych ludzi. I to tłumaczył mi tu na Bielskim Syjonie pastor Cięciała. Mówił: Mateusz, no myśmy jak budowali kościół, to musieliśmy od razu obok kościoła wybudować szkołę, bo na tym polegała reformacja, że protestanci musieli sami umieć czytać i rozumieć Biblię. Tutaj macie pomnik Marcina Lutra, który jest sam w sobie oczywiście wielką ciekawostką. Nigdzie indziej takiego nie znajdziemy w naszym kraju. Marcin Luter trzyma w ręku co? Książkę. Haha, właśnie. Zamieszkiwali to miasto ludzie, którzy umieli czytać i pisać. Obok nich mieszkali Żydzi, którzy czytać i pisać umieli od kilku tysięcy lat. I w tej umiejętności czytania i pisania zaklęta jest najważniejsza tajemnica tego miasta. To znaczy, żeby robić interesy, trzeba posiąść tą umiejętność. Trzeba umieć zanotować rachunek zysków i strat, sporządzić bilans, spisać towary, które są w magazynie. Nie da się prowadzić dużego biznesu bez tych umiejętności. Teraz nasi, jak wiemy, starsi bracia w wierze tą czynność posiedli jako pierwsi. Mówię tutaj o tym, że całe społeczeństwo żydowskie umiało czytać i pisać, przy czym, tutaj zaznaczę ważną rzecz, że to prawda, z zasady uczono czytania i pisania chłopców, ale przy okazji uczyły się również dziewczynki, nie było zakazu. Ciekawostką jest to, że wśród mieszkanek Izraela do dziś zachowała się taka specyficzna umiejętność bardzo sprawnego czytania do góry nogami. Chodziło o to, że podręczniki leżały na stole przed chłopcami, a dziewczynki siedziały po drugiej stronie stołu i czytały te podręczniki właśnie widząc tekst obrócony. Muzeum Literatury imienia Reymonta. No i takie łuki zawsze mnie kręcą. Trochę to wygląda jak w Lublinie. A jak mówię, jak porównuję coś do Lublina, to znaczy, że jest to komplement. No i takie też zakamary bielskie rozliczy sobie tutaj w ten sposób możemy odkrywać. A ja was teraz zabiorę do innego narożnika rynku. Przejdziemy sobie w stronę najładniejszej, moim zdaniem, w sensie instagramowym, miejscówki w centrum Starego Bielic. Wspomniałem wcześniej o cesarskim trakcie. Tutaj była w dawnych czasach stacja obsługi dyliżansów. Szerokość tej bramy, którą pokazałem przed chwilą, mówi o skali tamtych czasów, dlatego ta ulica 11 listopada jest taka w sumie niezbyt szeroka. Cały ten trakt taki był, ale w tamtych czasach całkowicie to wystarczało, żeby opłacało się produkować w Bielsku piwo, które było w beczkach wysyłane do Krakowa. No i teraz zbliżamy się do takiego mojego gwoździa programu. Ulica Schodowa. Zobaczcie, jak ona jest słodka. Chyba zejdziemy sobie na dół. Natomiast zanim tam się udamy, zerknijmy sobie tu. Czyli to jest taka bardzo fajna bielska perspektywa. Tu widać, że to jest miasto w górach. Te góry są najczęściej zasłonięte przez budynki, ale gdzieniegdzie można się im przyjrzeć. Dzień dobry.
No i schodowa, no nawet się dziś bez promocji jeszcze jakiejś większej, jest popularna wśród instagramerów. Jeden raz jak tu byłem, widziałem robiących sobie tutaj zdjęcia młodych ludzi. Bardzo lubię tutaj sobie siąść na schodkach. No i sami zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Postanowiłem jednak się poświęcić trochę dla was. Grałuję z powrotem pod górę na drugą stronę, żeby pokazać wam jednak trwające prace nad nowym budynkiem w studiu filmów rysunkowych, który będzie po prostu kolejną nową super atrakcją Bielska. A już całkiem niedługo, niewiele zostało czasu do jego otwarcia. O, tu rzut oka. A właściwie to w sumie możemy tędy pójść. Chodźmy tędy, bo to jest miejsce, które wpisuje się w tą część opowieści o Bielsku kultową. To jest takie targowisko, które w świadomości zwłaszcza starszych bielszczan jest wspomnieniem po tamtych czasach, o których ja mówiłem, mówiąc o tej ruchliwej, gwarnej i pełnej biznesu ulicy 11 listopada. Tak kiedyś wyglądało całe to centrum Bielska. Mówię tu o czasach sprzed 30 i więcej lat. Ta kamienica jest już po remoncie, tutaj trwa produkcja filmów rysunkowych, a tutaj buduje się, przeczytajmy, jak się to nazywa oficjalnie, żeby interaktywne centrum bajki i animacji przy studiu filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Tutaj teraz wychodzimy zza rogu i wpadamy prosto na charakterystyczną wieżę kościoła. No ja jakimś wielkim fanem akurat tej wieży nie jestem. Wolałbym jakąś gotycką, no ale ma swoich fanów. Tu zwrócę waszą uwagę na miejski system informacji, bardzo dobrze zrobiony. Z pozdrowieniami dla profesora Poremskiego, jego twórcy. Pan profesor Poremski stworzył też system informacji miejskiej, czyli tak zwany SIM dla miasta Warszawy. Ten, który znacie z charakterystycznych tabliczek z nazwami ulic i tak dalej. Wychodząc do zamku, wychodzimy również w kierunku bardzo ważnego architektonicznie budynku, bo tutaj po drugiej stronie mamy bardzo piękną pocztę. Oczywiście polską. Poczta Polska, haha. I teatr, który oczywiście też się nazywa Polski, chociaż tak naprawdę był niemiecki. Teraz wejdziemy sobie na chwilę do holu, właśnie na dziedziniec zamku. Chcę wam pokazać szklany sufit. Szklany sufit, czyli coś, co przedsiębiorczy mieszkaniec Bielska dosłownie przynosi, potrafi przebijać. Można tu organizować różne zabezpieczone przed warunkami meteo wydarzenia i często się takowe tutaj dzieją. Przed wami hotel Resident, jeden z najbardziej okazałych budynków w Bielsku. Pierwotnie nazywał się Kaiserhof. Podobnie zresztą jak ta ulica, która w oryginale nazywała się nie 3 maja, jak tutaj, tylko nazywała się Kaiserstrasse. Wbijamy na ulicę Sienkiewicza. Nie ośmielę się później sprawdzę, jak się nazywała ulica Sienkiewicza w oryginale. I zbliżamy się do willi Sixta. Która to willa Sixta? Wygląda, moi drodzy, mniej więcej tak. O, a tutaj mamy odrobinę obiecanego stylu postmodernistycznego. Cała dzielnica jest tutaj takich zabudowań. Piękna przestrzeń, warto sobie dorzucić do spaceru z poprzednich epok, z architekturą sprzed 200 lat. Właśnie ten fragment Bielska również. A tu takie cudo. To jest Cavatina Hall, to jest jeden z najnowszych architektonicznych nabytków Bielska. Sala koncertowa z fantastycznym tarasem widokowym na dachu. Taka, powiedziałbym, prywatna filharmonia. Myślę, że znak czasów i taka też demonstracja współczesnej
współczesnego wigoru Bielska-Białej. No miejsce, które było tutaj bardzo, bardzo potrzebne. Dalej ta sfera trochę skomplikowała życie centrum Bielska, jak wiecie, to już mówiłem. Natomiast dostrzegajmy plusy, jest gdzie robić zakupy, a shopping ważna rzecz. Jesteśmy teraz w budynku, który pokazuje nie tylko dlatego, że jest ciekawym elementem tkanki miasta współcześnie, tylko przede wszystkim też dlatego, że centrum sfera to po prostu stara fabryka włókiennicza, potężna, jedna z największych, jakie wtedy były. Niby jesteśmy w galerii handlowej, a jednak nie przestajemy obcować ze sztuką i to mi się strasznie podoba. Ciekawym przykładem takich kompetencji, które tu w Bielsku można odkryć, są na przykład kompetencje rysunkowe właśnie, bo oglądamy sobie tutaj postaci wielolków, reksiów i tak dalej. Warto sobie zadać pytanie, jak to się stało, że w Bielsku produkowano filmy rysunkowe. No i mi się tą zagadkę udało dosyć łatwo rozgryźć. To znaczy ponad 200 lat temu, kiedy tu już były wielkie pieniądze, a jeszcze nie było fotografii jako wynalazku, Bielsko-Biała stała się świetnym rynkiem zbytu, jeżeli chodzi o usługę portretową. Po prostu na potęgę ściągali tutaj malarze, portreciści z całego cesarstwa, no bo każdy przedsiębiorca chciał mieć swój portret, a jak już namalował swój portret, to namalował żonie portret, dzieciom. No i tych portretów powstawały tutaj setki. Wiele rodzin malarzy, którzy przybyli do Bielska w celach biznesowych, później tutaj się osiedlało. I z ojca na syna, przekazując tę kompetencję, to się nazywa fachowo po angielsku soft power, spowodowali, że kiedy zaczęto szukać siedziby dla studia filmów rysunkowych, no to Bielsko się narzuciło jako dobry pomysł z tego prostego względu, że w Bielsku do dzisiaj jest bardzo dobra szkoła, nie tylko muzyczna średnia, o której już mówiłem, ale również bardzo dobra średnia szkoła plastyczna. O, teraz wychodzimy sobie z dawnej fabryki, którą zaraz pokażę z zewnątrz, jak się godnie prezentuje tutaj nad wodami Rzeki Białej, która po tym, jak pierwotnie służyła do bielenia tkanin, później była bardzo ważna dla tego ciężkiego przemysłu, który tu się rozwinął. To miasto, ja osobiście nie umiałem go w ogóle dostrzec przez wiele lat. Przez całe życie chodziłem z dworca po drugiej stronie tej wielopasmówki, dochodziłem do 11 listopada, i tak podejrzliwie zerkałem na drugą stronę ulicy, gdzie zza asfaltu groziły takie wielkie, szare, ponure budynki, w których wyczuwałem jakąś obcość. To właśnie było to niemieckie Bilic. Teraz minęły trzy pokolenia i możemy wreszcie po pierwsze dowiedzieć się wszystkiego o tym mieście, po drugie rozsmakować się w nim, bo się stało piękne, wypiękniało. Również jego mieszkańcy czują się już bardziej u siebie. Trwa zrastanie się tych wszystkich elementów przestrzeni dwóch miast pierwotnie. Faktyczny jeden organizm. I właśnie dlatego, jak mniemam, jak sądzę, wybitny polski pisarz i znawca miast Filip Springer, powtórzę to z pierwszego odcinka, powiedział o Bielsku, że Bielsku-Białej, że to najciekawsze miasto w Polsce. Pamiętajcie, że w każdy piątek wrzucamy nowy odcinek. Będę wdzięczny za subskrypcję i lajkowanie. Pozdrawiam serdecznie.